Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Serionus, a to kolejny odcinek z gry Wiedźmin, edycja rozszerzona. Moi drodzy, ostatnio skończyliśmy w jaskini, jednak ja z tej jaskini wyszedłem, zebrałem dwugrot, moi drodzy, i jesteśmy tutaj w domu Waski, ponieważ Waska również gra w kości. Jest ostatnią przeciwniczką w kościanym pokerze na poziomie nowicjusza, jaką możemy pokonać. Później przechodzimy na zawodowca. Okej, mamy dwie trójki i dwie dwójki i szóstka. A tutaj tylko para, więc... A nie, no... Też ma dwie pary. Przerzucamy szóstkę. Błagam, trójka. Jest! Co ona przerzuci? Więcej kości. Ale gówno jej wyszło. Dobra, i druga partia. Pytanie, czy przerzucać piątkę i całą resztę? Całą resztę, wiecie co? Dwie pary, ale to jest trójki lepsze? Nie rzucił. Naprawdę? Rzucamy dalej. Miało być tak pięknie. 1, 2, 3, 4. Nie, nie ma czterech. O. Naprawdę. Przerzućmy wszystko. Wabank. Trójka. Dwie pary. Ej, wygrałem. No widzisz, babciu. Boże, przegrała i już uzależnienie od hazardu. O, już na mózgi siadło. Jezu. Nie no, oczywiście wiadomo, że ona tam mówiła w języku Wodianoi, którzy ponoć przybili do tego ołtarza tutaj właśnie przy ceglarni, tutaj. Ale udało się. Czyli tutaj wartości liczbowe nie mają żadnego znaczenia. Dobra, fajnie wiedzieć. Jean-Pierre. Panie Pierre Jacques, mam dla pana te wilcze skóry. Czy co pan tam chciał? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Nareszcie ktoś się zgłosił. Masz skóry? No mam. Mam. Proszę, oto 10 wilczych skór. Doskonale. Tytuł wielkiego łowczego mam już w kieszeni. A jeśli nie, to chyba zostanę najemnikiem. Bywaj? Bywaj. Dokładnie tak. Jacyś chętni na prom? Nie, mam do oddania... Co? Gówno, dwugrot. Pozdrowienia od Jarena Bolta. Przynoszę zioła. Nareszcie. Myślałem, że już się nie doczekam. Proszę. Oto 5 pęczków kwiatu dwugrotu. Tak jak było umówione. Oto 400 orenów i pozdrowienia dla Jarena. Nie zapomnę pozdrowić. Co? Bywaj. Czy to wszystko na bagnach? Sprawdźmy. Ościany poker. No to już jest skończony, teraz na zawodowca. Okej. Okay. Bezpieczna przystań. To nocą. Co kryje prawda. A to nie to, tropy jakieś. To rzecz roślina. Vincentowi muszę dać. Okej. Okay. Jaren. Yivin. Tak, będziemy w drugą stronę szli, to tam podejdziemy do tych panów. Okej, okay, w okolicy na cmentarza o północy, poszukiwany. I mam też zioła. Alguli jeszcze nie mam, bo bym musiał iść na cmentarz. Okej, okay, musimy się zgłosić do ogrodnika i w ogóle. To prześpijmy się. I do Zygfryda jeszcze się muszę zgłosić, tak. Idzie ładnie, idzie ładnie. To Tour de Bagna przez dwa odcinki było. No wstawaj, kurna idioto. I lecimy. Panie, może potrzebujesz łodzi?
Dokładnie. O, szty... O, was popieprzyło. No, już? Wszyscy? Ej. Co? Nie każ mi... Nie każ mi powtarzać jeszcze raz słowa gówno. Jesteś gotowy? Tak, panie Urbański. Tak. Płyn... Te przerywniki filmowe to nic ciekawego, no, wypływa, więc... A każda sekunda się liczy. O kurna, burza tutaj u mnie. Mam nadzieję, że nie będzie słychać pieronów. Jesteśmy na grobli, tu gdzieś powinny być utopce. Są. No to wio. W sumie jeden utopiec. Co ty tak Geralt tak wodną bie? Wydawało mi się, że on biegł szybciej. Chodź. Jesteś na dwa strzały. A ty to nawet na jeden. Wszystko? To było to zlecenie? Halo? Halo? Za robotą się rozglądam. Nie wiem, czy coś źle zrobiłem. Tylko dwa utopce były, a zadania mi nie zaliczyło. No teraz jest już tylko jeden nawet. Halo. Bezpieczna przystań. To ja mam na bagnach to zrobić. O Jezu, no nie przeczytałem. Mam save'a? Tam jakiś autozapis. Dobra. 5 arenów w tej, we w te, to nic wielkiego. Ja się pytam, gdzie jest przewoźnik. Co za Geralt tego wolno chodzi? On ma jakąś sraczkę? Czy coś? Nie, wiecie co? Wczytajmy to. Zaoszczędzimy czas. Rozmawiałem już z tobą? O co? Przychodzę. Nareszcie. Mam. Okej. Bywa. Teraz ty. Co? Pozdrawiam. Proszę. Nie. Co? Bywa. Prześpijmy się. O północ. Woda jakaś niespokojna. Mhm, bo utopcy tam są. Łaskawy panie, może potrzebujesz łodzi? Może by się ruszył dupsko, Geralt. Okej. No chodźcie. A jest tu ktoś jeszcze? Jest. No jak będziecie wychodzić w takim tempie. Co tam się świeci? Tutaj mam, no więc... Ja tu stoję i czekam. No. I teraz poszło. Nie to chciałem, tylko ognisko. Do rana. I idziemy oddać zadania. Trochę się nam dzienniczek wyczyści. Nie lubiłem tych bagin.
Nigdy. Był dla mnie najbardziej nużący etap w grze. Przewieź czas to. Jest. Czemu nie można zapłacić raz, nie wiem, jakiś pakiet, abonament przewozów? Nie, nie można. Ale jest. Naprawdę, czasami twórcy powinni pomyśleć nad rozwiązaniami, które przestałyby irytować graczy. Bo niektóre rzeczy są tu naprawdę strasznie irytujące. Piesku, nie! Już myślałem, że mnie zblokuje tak, że nie będę mógł przejść. Tak? Tak. Przystań jest już bezpieczna. Tego się spodziewałem, wynajmując zawodowca. Oto twoja zapłata. Dzięki. Życzę udanych interesów. Bywaj. Tak? Mogę ci coś sprzedać? Widzę niekoniecznie. Mam co? Mamy też nowy poziom. Nie wiem, czy jeszcze nie nabiję jednego. Jak skończę oddawać. Nie wyglądasz ani na Temerczyka, ani na Redańczyka. Ładna muzyka. Prześliczna jest na grobli. Ale czas przenieść się do szarej rzeczywistości w zimie. Do dzielnicy klasztornej, czyli tej najbiedniejszej. Niestety handlowa jest dla nas zamknięta. Niestety, ale... Jak długo jeszcze? No jak długo jeszcze jest zamknięta? Spokojnie, w trzecim akcie już będzie otwarta. Pamiętam również gdzieś tam z tyłu głowy o tym, że w kanałach jest do zabicia. Gdzie jest Siegfried? Widziałeś gdzieś go? W kanałach jest do zabicia kilku bandytów. Gdzie jest Siegfried? Halo. No on ma tu stać. I on tu nie stoi. Może na posterunku jest. Jest. No, niemożliwe. Zastanawiałem się, czy nie zechciałbyś wstąpić w szeregi zakonu. Nie. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Podejrzewałem, że cię zainteresuje. Masz dowód zabicia 10 utopców? Tak. Oto ich języki. Poczekaj, tylko zapiszę. 10 utopców. Dobrze. Proszę, twoje złoto. Były to pielce. Jakbyś potrafił rozróżnić, pajacu. No dobra, nie jest profesjonalistą, wybaczamy. To już przeczytałem. Ale tego nie przeczytałem. Halo. Wyrzuć. Jagody mogę wyrzucić w sumie. Przeczytaj tę książkę. O. Się sprzeda wszystko. W beczkach coś macie? Nie. Woda. Znaczy w sumie lager mnie nie interesuje. Gdzie teraz? Idziemy do ogrodnika pewnie. Potem do Vincenta. Wieczny ogniu wypełnij me serce. No Hildegardo, no. Jeszcze nie wykonałem zadania z twoim mężem. Płytko leżysz, słoneczko. O co chodzi? Dlaczego bo powiedz. O co? Co mam mu dać? Pisz sobie! No, ogrodnika nie od graparza, o Jezus. O Jezus. Tak to jest, jak się nie myśli, no. Rzeczywiście, ogrodnika. Chciałem mu dać kłącza Echinopsa. Nie chciał. Mówię, co jest, kurna? Nie mogliby otworzyć cmentarz. Nie pamiętam już, jak to się dokładnie robiło, żeby on był otwarty, ale... z pewnością się dowiem. Zobacz.
Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Wyglądasz mi na wojownika. Już to zrobiłem. Mam dowód. Doskonale. Oto twoje złoto. Dzięki. Teraz do Vincenta. To będzie w prawo. Strażnicy tylko się oglądają ze spódniczką. W mieście coraz więcej. Strażnicy tylko się oglądają ze spódniczką. Ja w sumie też. Zaraz, do Vincenta. Nie w tę stronę. Kurczę. Tutaj poluję na jeszcze jedną kartę. Ale jak na razie... Teraz to nawet strach kupować ryby, bo czort wie. Nie mogę znaleźć tej jednej, jedynej. Ekscytująca walka. O co chodzi? Mogę wydać elfa? Mam dowód, że zabiłem na bagnach Archespora. Co do licha, że też takie szkaractwa łażą po świecie. Oto 400 orenów nagrody. Dzięki. Bywaj. Co tam jest w tym liście? Vivaldi, przypominam, że rozmawialiśmy o wsparciu finansowym naszej sprawy. Powiedziałeś, że się nad tym zastanowisz, ale nie możemy już dłużej czekać. Powtarzam po raz ostatni, albo jesteś z nami, albo trzymasz z ludźmi. Nie ma trzeciej drogi. To ostatnia szansa, bo godzina już wybiła. I nic nas nie powstrzyma, nawet twoja odmowa. A tak nieładnie jest... wrzucać na kogoś. Niehonorowo. A Wiedźmini swój honor mają. Właśnie, patelnią mężowi przygrzmąć. To ty? Strażnicy tylko się oglądają ze spódniczką. To nie ty. Szkoda. Zaraz, gdzie był Vivaldi? Tutaj bodajże. To był Kalkstein. Tym sobie jeszcze porozmawiamy. Tu jest Vivaldi. O, Zoltan. Co cię sprowadza? Mam dla ciebie wiadomość od Iwina. Od Iwina? Nawet nie muszę czytać, dobrze wiem, czego chcę. Pamiętaj, Wiedźminie, elf, człowiek czy krasnolud, wszyscy chcą tego samego. Pieniędzy. Pieniędzy? W rzeczy samej, pieniędzy. Niedługo przygotuję odpowiedź dla Iwina. Gdybyś był łaskaw wpaść później, będziesz ją mógł odebrać. Zgoda. Nie licz, że cię wynagrodzę. Iwin na pewno ci coś obiecał. Dobra. Mam za jakiś czas przynieść. Znaczy przyjść, no to... Za jakiś czas, to znaczy teraz. Dobry. Co? Przygotowałeś odpowiedź dla Iwina? Tak, oto pismo. Zobaczymy. Dobra. To znaczy Wiedźminie za jakiś czas. Udamy się teraz do Kalksteina. I porozmawiamy z nim, czy nie ma jakiegoś zadania dla nas. Panie Kalkstein, gdzie on jest? Co on do cholery zniknął? Muszę jeszcze raz przemyśleć tę formułę. Tu jesteś. Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy starej Wyzimie, ukryta w lesie, stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie.
Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnice maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe 1000 orenów za dostęp do niej. Okej. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Bagien, ale przede wszystkim w księgach. Na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez Bram Tajemnicy, Ransanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu Bram Tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie tej istoty na miliardy malutkich cząsteczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni... Przeniesie mnie w całości do twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. Okej. Okay. Muszę odnaleźć dwie księgi. Ein Sofaur już mam. Ale muszę znaleźć jeszcze bramę... Jak? Brama świata? Zaraz. Nie Yevin. Bramy tajemnicy. Gdzie mam bramy tajemnicy? Jest takie zadanie? Nie ma? Co kryje prawda? Nic nie ma. To mam z nim jeszcze raz pogadać? To wystarczy? Jeśli chodzi o wieżę... Tak? Przypomnij mi... W księgach... Dobra. Porozmawiaj z mnie... Muszę wysłuchać... Jak do... Wyjdź zachod... Bywa. Okej. Okay. Możesz mi coś sprzedać? Nie, to mnie nie interesuje... Smarowidło. Petardy. Nie przyda mi się. Na razie. Daj mi się przespać do północy. W tym czasie udamy się... O, udamy się na cmentarz. Ale zanim... to będziemy mieli poziom. Co mam tutaj dać? Odporność na zatrucie. Weźmy. Parowanie. Ból? Chyba wystarczy. Ale tutaj masz dużo kufrów. Dobra, wyjściowe drzwi są tutaj. W ogóle nas przeniosło z dołu na górę. I lecimy. Na cmentarz. No, zima nocą już taka ciekawa nie jest. Żeby nie powiedzieć, że jest nieciekawa. Tutaj w prawo i tu w lewo. Co by tu? Szkoda dla was słów. A dla ciebie też. Albo po prostu nie umiesz mówić. Wsiurze z wyzimy. Brama klasztorna. Jest i upiór.
Najpierw pogadajmy. Zniknął mi w ogóle. Pochwa mi zniknęła do miecza. A Jezus, ale błąd. Gdzie jest moje ciało? Ty. Moja żona to ścira. Gdzie jest. Przykro mi. Spokojnie, duch. Nie dało się tego inaczej rozwiązać. Ani z nim pogadać, ani nic. Chciałem go unicestwić. Ale serio, gdzie jest moja pochwa na drugi miecz? Dlaczego ona znika? Dobra, jakie tam zostały zadania? Okej, to z Jarenem. To z Jinem. Niespokojny duch to właśnie robimy. Baronina tutaj nic nie mogę. Loywarden to już był. Muszę Zioła. A, Zioła do Szani. Ona to chce w szpitalu? Do szpitala, dobra. Tajemnicę wyzimy to Kalkstein. Czyli w sumie tak. Nic nowego. Tylko musimy dokończyć stare śmieci i zacząć zadanie z Kalksteinem. Zaraz, po co ja tu idę, skoro ognisko jest tutaj? O matko, dzisiaj zakręcony jestem. Ostro. Też się dziwię, czy to naprawdę było jedyne wyjście, żeby tego upiora przegonić. Śmierdzi tu. Śmierdzi. Albo taki macie rodzaj perfum. Oho, kolejny fleder. Zostaw go. Dlaczego on tu zabił? Urna Geralt. Jesteś pierdolą. Ciekawe, czy ten też wyskoczy do nieba i zginie. Nie, nie wyskoczył. Nie zdążył. Mamy kolejny kieł Fledera. Dobra, zapalmy sobie ognisko. Do 12. Wstawaj Geralt, nie ma czasu. Dobry. A pochwa się pojawiła, ale i tak przenika przez miecz. Znaczy, no miecz przenika przez nią. O, niedopracowany modziak, niestety. Jesteś Hildegarda? Zolstok? Bo jeszcze ktoś zobaczy nas razem. Rozwiązałem problem z twoim mężem. A gdzie dowód? Skąd mam wiedzieć, że prawdę mówisz? Dowód? Jaki dowód? Przecież nie było o tym mowy. Czekam na zapłatę. Ostatni grosz chcesz mi odebrać? Ciszej. Przecież nie chcesz, żeby cię zobaczyli w towarzystwie Wiedźmina. Żeby cię pokręciło! Bierz pieniądze i niech cię nie widzę! Ty... Suko, ty. Szczęście, że wzięliśmy te pieniądze, bo... Już nas chciało szukać, no. Dowód. Pokonałem upiora, odesłałem go w piździu. Dowód. To sobie przyjdź o północy, już go nie będzie, to masz dowód. Ej, ludzie. Skoczymy do misia kudłacza, przechować rzeczy. I ruszamy do Kalksteina. W sumie do wieży.
Karczma miś kudłacz. Panie karczmarzu. Jak zwykle to samo. Ale nieważne. Schowamy to. Brosze salamandry schowajmy. Książkę nie. Te wina wszystkie to tutaj. Prezenty. Posełki to zostawmy. Eliksiry też. Listek zostawmy. Olej przeciw trupom pojadą. Się przyda. Jadwisielców to też przeczytaliśmy. Czarny proszek, o. To. Brytyjskie far. Co to było? Faro. Z faruk to też. Kły Fledera aktualnie się nie przydadzą. Możemy iść. I zagramy w kości. Żadnego wyzwania. Z Munro Brysem. Brysem. Co tam? Można tu zagrać w kości? Można. Sam grywam. Zagramy? Jasne. Zobaczymy, ile prawdy jest w plotkach na twój temat. Kiedy tylko zechcesz. No choćby teraz. Jestem zabójczy w grze w kości. No dawaj, Munro. Zobaczmy, jakiego masz farta. I mamy trójkę na dobry początek. A on ma też trójkę. Podbijamy stawkę. A co? Co? Co tu się stało przed chwilą? Aż tak podbiłem stawkę? Och, ależ pech. Ale on też nie rzucił. Dlaczego przegrywam? Mam słabszą wartość? Nie fajnie. Teraz mam wysokie liczby, ale to nic nie. Nic sensownego oprócz pary. On ma małego streeta, super. Przerzucamy. Prawie. Spokojnie, Munro. Ja mam zapis, ty nie masz zapisu. Więc mam przewagę. Bo ja jestem królem w tej grze, a nie ty. Spróbujemy szczęścia jeszcze raz. Nie. Ja pierdolę. Co? Można? Kiedy? Jeszcze raz. Dwie jedynki. A on ma trójkę, naprawdę za fart. O, full. A ty nic. Dobra, wygraliśmy. I rzucamy dalej. Dwie szóstki. O, ma trzy szóstki. Pierdzielony. Jest szóstka i jest znowu full. Ten bardzo wysoki. Jest. Frajer. Dobra. No, sprawdźmy jeszcze raz nasz dzienniczek na wagę złota. To nie.
poszukiwany, nie? Odwiedzimy Shani i tam sobie skończymy odcinek, bo będziemy mieli z 38 minut pewnie. Zapisywanie. No to wio. A szpital jest tutaj niedaleko. Więc odwiedzimy naszą przyjaciółkę. Mam nadzieję, że nie będę musiał mu jeszcze raz płacić. Szpital Lewiody. Ołtarz Melitel. Otrzymano Sefira od. Moi drodzy, właśnie coś mi się kojarzyło, że jeśli włożymy tutaj pożywienie jakieś, akurat mi się napotoczyło winogrono, to dostaniemy Sefirę za to. Geralt, musimy pogadać. Jasne, słucham. W szpitalu była jakaś awantura, padły trupy. Mam wrażenie, że jesteś w to zamieszany. Skąd? Dlaczego nie? Geralt, wytłumacz się. Chciałem przesłuchać więźnia. Niestety pogawędkę przerwało wejście kilku zbirów, których ciała potem znalazł stróż. Wiedz, że nie podoba mi się to. Mimo wszystko coś ci powiem. Przypadkiem słyszałam, że więźnia przenieśli w jakieś bezpieczne miejsce. Może to ci pomoże. Dziękuję, Shani, za wyrozumiałość i pomoc. Zawsze do usług. Super. Mam też coś dla ciebie za pomoc. Mam dla ciebie jaskółcze ziele. Świetnie. Zasłużyłeś na wdzięczność, moją i ich wszystkich. No. Wolę lekcję anatomii potworów? To drobiazg. Wolę lekcję anatomii potworów. Wiem co nieco na temat flederów. Dzięki. Dzięki wielkie. Mogę coś jeszcze? Mów szybko, bo... Mam sprawę. Naprawdę. Przyjdzie. Okej. Okay. Nic tutaj już więcej od Shani się dowiemy. Mamy wdzięczność. Dostaliśmy coś o flederach. Ale co najważniejsze, wykonaliśmy zadanie i to się liczy. O Jezu. Wybaczcie. Dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się podobał, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. A tymczasem żegnamy się na razie z Wiedźminem. Na pewno zobaczymy się już w następnym odcinku. W wieży będziemy robić dla Kalksztajna misję, będziemy zbierać sefiry, bo to jest na razie najważniejsze. Trzymajcie się, do zobaczenia. Wafail.